Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. Hey everybody, this is Shamika Copeland. I'm very excited to be coming back to Poland. The last time I was in Poland, I was pregnant with this guy. So that's been a while because he's 5 now. So I'm really, yep, you were in my belly. So I'm really looking forward to coming back. It's going to be so much fun. Please come on out to Suwałki to see us. Bardzo emocjonalne, wypowiedziane wręcz łamiącym się głosem, było środowe wystąpienie kolejnego radnego, który jako jedna z kilku osób mówił o sytuacji Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry i chwalił decyzję jego zarządu. W ostatnim miesiącu, a przede wszystkim w ostatnich dniach, jest tylko jeden temat. Mojemu sercu bardzo bliski, ponieważ spędziłem ogrom czasu, ogrom lat na stadionie miejskim w Suwałkach, a tematem są Wigry Suwałki. Temat ciężki, czy to też dla zarządu, czy też dla samorządu, ale wydaje się racjonalny. Ciężki krok, racjonalny. Jednak 75 lat tradycji tego miasta. Klub sławił miasto na różnych szczeblach. Ja jako piłkarz w Suwalskich Wigrach przeszedłem wszystkie szczeble, jakie były możliwe, na których klub występował. I też zaczynałem jako czwartoligowiec. A kończyłem swoją przygodę z piłką jako pierwszoligowiec. Czyli można. Oczywiście, każdy może mówić, że niepotrzebny ruch, że lepiej walczyć i próbować ratować klub. Ale decyzja zapadła tam odgórnie. Byłemu piłkarzowi w znacznie mniej dramatycznym tonie, ale jednak z dużą empatią dla piłkarskiego klubu wtórowali Mariola Karpińska i Bogdan Bezdziecki z klubu PiS. Radna Karpińska wręcz apelowała do samorządu i kolegów rajców oraz skarbnika miasta o znalezienie sposobu na wsparcie klubu. O potrzebie resetu mówił radny Bezdziecki. Jego zdaniem klub powinien postawić na szkolenie lokalnych kadr i korzystanie z miejscowych piłkarzy. Trzeba stworzyć nowy wizerunek klubu, a może wtedy znajdą się sponsorzy, dywagował. Do tematu odniósł się prezydent Renkiewicz, mówiąc, że w ubiegłym roku do kasy drużyny trafiło z miejskiego budżetu 1 600 000 zł. Jednak teraz, gdy klub nie spełnia warunku utrzymania się w drugiej lidze, trzeba znaleźć inną koncepcję wspierania lokalnego futbolu. Jak ujawnił, miniony rok klub zamknął stratą na poziomie 600 000 zł. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to dużo pieniędzy, choć w kosztownym przecież futbolu to niewielka kwota. Jednak chyba nikt nie ma złudzeń, że finansowanie będzie realizowane na takim poziomie jak w ostatnich latach.